plan tej debaty będzie taki, że w pierwszej części będzie dyskusja prelegentów. Myślę, że około 45 minut. Potem będzie czas na Państwa pytania. Dobrze? Debatę poprowadzi pan dr Artur Szuta, redaktor naczelny czasopisma Filozofia. Oddaję głos. Witam Państwa. Przepraszamy, że nie mamy mikrofonów. Specyfika miejsca nie pozwoliła na zorganizowanie takiej pomocy, więc w związku z tym też jest prośba, gdy nasi prelegenci będą mówili, ten mikrofon jest niestety tylko dla kamer. Proszę o w miarę współpracę w postaci nieprodukowania dźwięków. Oczywiście nie zawsze to się uda, ale myślę, że moja prośba jest w miarę zrozumiała. Ja powiem kilka, takie trzy krótkie kroki, aby zostało jak najwięcej czasu na debatę. Jesteśmy ograniczeni twardą granicą godziny 8:00. Podejrzewam, że cały ten budynek być może nawet. To będzie wyglądało w ten sposób. Ja powiem kilka słów o filozofii, bardzo krótko o inicjatywie, powiem kilka słów o naszych gościach, no i o samej debacie, jej planowanym przebiegu. Jeśli chodzi o filozofię, inicjatywa już dwuletnia, a nawet może dłużej, nie licząc oficjalnej działalności, naszą motywacją głównie zaczęło się od dwóch osób, Roberta Kryńskiego i mojej osoby, ale to teraz już się, jakby to powiedzieć, rozpłynęło w świat i mamy bardzo wielu współpracowników filozofów, łącznie właśnie tutaj z kolegą Filipem i jego koleżankami i kolegami z Uniwersytetu Bydgoszczy. Ta inicjatywa obejmuje czasopismo filozofii, którego już wydaliśmy 10 numerów, ale obok czasopisma mamy też stronę internetową, na której nie licząc publikacji za darmo w PDF numerów czasopisma, mamy też inne publikacje, które nie mieszczą się w czasopiśmie, a są również wartościowe. One są regularnie wydawane, nawet powiedziałbym, że tak przynajmniej raz, a nawet dwa razy w tygodniu jest oryginalny artykuł. No i są oczywiście też drukowane nasze czasopismowe artykuły, tudzież pewne informacje interesujące dla ludzi interesujących się filozofią. Oprócz tego organizujemy debaty, czego świadectwem jest ta debata, ale debaty są organizowane no już w kilkunastu miastach, w Gdańsku, w Krakowie, w Łodzi, teraz oczywiście w Bydgoszczy, ale także w Olsztynie, w Opolu, we Wrocławiu, no i być może dotrzemy też do Warszawy, też tam szukamy swoich. No w Krakowie już, Kraków jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie debaty były organizowane. One są zawsze organizowane przy okazji wydawanego numeru. W tej chwili będziemy debatować na temat numeru poświęconego prawdzie. Tytuł dzisiejszej debaty brzmi tak intrygujący. Cóż to jest prawda? Będę nawiązywał do źródeł inspiracji. Nie jest to ostatni numer, jeszcze tylko dodam, ostatni numer, który w tej chwili można zakupić w Empikach, to jest numer poświęcony filozofii w dobie nauki. Poświęcamy relacji nauki między nauką a filozofią wiele ciekawych artykułów. Ten można kupić w Empiku, natomiast jeśli chodzi o filozofię w kontekście prawdy, numer o prawdzie, to tam mamy stoisko z jednym z naszych studentów, który po promocyjnej cenie, nie tak jak w Empiku, Empik sobie bierze pewien haracz, tylko trochę mniej, chyba za 8 zł można, zamiast 10, można sobie taki nabyć. Nie żebyśmy robili na tym interes jakiś biznes, to tylko żeby się zwróciły koszta druku, natomiast w internecie bez kosztów druku za darmo można czytać. Jeśli chodzi o numer poświęcony prawdzie, tutaj mamy jakby trzy pytania w samym numerze, nie tyle w debacie. Czym jest prawda, jaką stanowi wartość i jakie z prawdą są związane problemy oraz kontrowersje. Nasi zaproszeni goście biorą udział również w tym numerze jako autorzy, więc zapraszam, zachęcam do czytania tego numeru, szczególnie ich artykułów. Natomiast teraz słów kilka o naszych gościach. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że obaj należą do najbardziej, jakby to powiedzieć, do ścisłego grona najwybitniejszych współcześnie żyjących filozofów polskich. I to nie będzie przesada z mojej strony. Ja chciałbym nawet mówić, to pierwszy, to drugi, teraz mam dylemat, kto będzie z nich pierwszy mówił. Będą musieli między sobą sami zdecydować. Więc zacznę od prezentacji. Profesor Jan Woleński, profesor Jacek Juliusz Jadacki. Kilka słów o jednym, kilka słów o drugim. Profesor Woleński jest profesorem WJ emerytowanym, obecnie jest też profesorem Wyższej Szkoły Informatyki w Rzeszowie. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. PAN, PAU, czy Międzynarodowego Instytutu Filozofii. Interesuje się, nasze przedstawienie naszych prelegentów czy naszych autorów ma takie trzy fazy. Zainteresowania zawodowe, hobby i ewentualnie kilka publikacji. Więc jeśli chodzi o zainteresowania filozoficzne, interesuje się wszystkim.
co można w filozofii robić. A poza filozoficznie interesuje się operą oraz piłką nożną. Przy czym piłką nożną nie tylko jako widz, ale również przynajmniej swego czasu jako aktywny gracz. Jest autorem licznych publikacji, ja wymienię tylko kilka, które mogły być interesujące ze względu na dzisiejszą debatę. Oczywiście książka Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, w angielskiej wersji też Logic and Philosophy from Warsaw School. Różne wydania dotyczące epistemologii, jedno z ostatnich, Epistemologia, Poznanie, Prawda, Wiedza, Realizm, Historia filozofii polskiej, czy, co by mogło interesować nie filozofów, być może, Myśli filozoficzne i jeszcze inne. Natomiast po mojej lewej ręce profesor Jadacki jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Nowogrodnia, tego roku. Ale to już tak zostanie na wieki w różnych historycznych opracowaniach. Zajmuje się głównie semiotyką logiczną i historią filozofii polskiej. Semiotyką logiczną, historią filozofii polskiej, jego hobby to z jednej strony fotografowanie, z drugiej cywilizację kresów. Ja jeszcze muszę dodać, że jest nie tylko filozofem, ale również pianistą i zarówno teoretykiem, jak i praktykiem. Ma również publikacje w tym zakresie, których tu akurat nie przygotowałem do wymienienia. Z książek ponad 20 i kilkuset artykułów ja wymienię kilka przykładów. Spór o granice poznania, prolegomena do epistemologii, o rozumieniu z filozoficznych podstaw semiotyki, Polish Analytical Philosophy, Studies on its Heritage, razem z panią Brożek w poszukiwaniu najwyższych wartości oraz Filozofia Polska w XIX-XX wieku, tom pierwszy i drugi. Przechodząc do dzisiejszej debaty. Debata jest poświęcona trzem pytaniom. One będą stanowiły punkt wyjścia. Pytanie pierwsze. Co to jest filozofia? Jaka jest jej istota? Jaka jest jej natura? No i czy tak rozumiana prawda. Co to jest prawda? Czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Drugie pytanie. Jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i w życiu społecznym? Oraz trzecie. Jakie są główne grzechy popełniane przeciw prawdzie? I które z nich są najbardziej poważne? Debata będzie wyglądała następująco. Będziemy mieli część pierwszą, ze względu na granice, jakie nam tutaj właściciele budynku wyznaczają, ona będzie znacznie dłuższa, będzie trwała około godziny. W części pierwszej nasi zaproszeni goście będą odpowiadali na te trzy pytania kolejno, przy czym to będzie wyglądało tak. Każdy z nich będzie miał około 5 minut, aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, po czym będą mieli znowu po 4 minuty, żeby się ustosunkować wzajemnie do swojej wypowiedzi i będzie jeszcze druga tura ustosunkowania się po 2 minuty, czyli około 20 minut na każde z pytań i tak będzie 3 razy krok po kroku. Następnie przejdziemy do części drugiej i będziemy mogli zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa. Będziecie Państwo mogli zadawać pytanie sali, na które wybrani przez Was tutaj goście będą musieli odpowiedzieć i stosunkować się. Zakładam, że to będzie przynajmniej pół godziny. Będziemy obserwowali, ile mamy czasu do tej 20. Jeżeli będziemy mieli więcej, to będzie więcej. Ale minimum pół godziny chciałbym, aby się nam to udało zrobić. Tak więc, aby nie przedłużać, zapraszam serdecznych gości. Rozumiem, że przed Waleński tutaj ustaliliście panowie. Zaczynamy. Prawecki już z tego. Padułka. Dobrze, Wiesław. Więc bardzo wiele książek, a nawet artykułów poświęconych pojęciu prawdy, i to także w filozofii analitycznej, rozpoczyna się od przypomnienia słynnego pytania Piłata, cóż jest prawda? Cóż jest prawda? Które było jakby reakcją na wypowiedź Jezusa, który zapytany, prawda, kim on jest właściwie, powiedział, jam jest prawdą, życiem. Dla mnie to jest kompletnie nieporozumienie, znaczy nie chodzi o zapis rozmowy, że reakcja Piłata dotyczyła istoty prawdy. Ponieważ on był prawnikiem rzymskim, prawdopodobnie dobrze wykształconym filozoficznie, jak większość rzymskich prawników i najprawdopodobniej coś pod dużym wpływem sceptycyzmu, który był popularny już w tych czasach. I nagle słyszę, że ktoś mu mówi, jam jest prawdą, więc to jest typowa reakcja sceptyka, cóż jest prawda.
A jeżeli chodzi już o pozytywną odpowiedź moją, to to jest tak, prawda, że jeżeli dzielimy filozofię na ontologię, epistemologię i aksjologię, to w każdej z tych dziedzin jakoś pojęcie prawdy funkcjonuje. W pewnej tradycji filozoficznej, która u nas niezbyt fortunnie nazywa się filozofią klasyczną, prawda i byt to jest to samo, prawda, w drugiej, czyli to jest ontologia, w epistemologii prawda jest pewną właściwością sądu, myśli, zdań, stwierdzeń i tak dalej. To jest mniejsza o to, co jest tym nośnikiem prawdy. No i w aksjologii, no to dla mnie zrozumiałym problemem jest to, czy na przykład normy i oceny są prawdziwe, czy fałszywe. Natomiast hasła typu prawda nas wyzwoli i tym podobne, prawda, wydają się być pewnymi metaforami, pewnymi apelami, no zresztą mocno zideologizowanymi. No i jeszcze jest kwestia, którą podkreślała na przykład Izydora Dąbska, że prawda jest wartością. No, ale to jest związane z tym, że na nas ciąży jakby obowiązek prawdomówności, a prawdomówność jest właśnie realizacją tej wartości. Teraz ja bym powiedzieć tak, pomijając na razie to pojęcie związane z aksjologią, bo o tym będzie można mówić w odpowiedzi na drugie pytanie, to te dwa pojęcia się od siebie zasadniczo różnią. Mianowicie, jeżeli powiemy, może zacznę od pojęcia epistemologicznego, no to różne definicje prawdy, ja się opowiadam za semantyczną, która jest pewną wersją tradycyjnej teorii korespondencyjnej, a tu jej mniejsza o to. Ale to jest tak, prawda, że sąd może być prawdziwy lub fałszywy, prawda? I sąd fałszywy pozostaje sądem. Sąd prawdziwy też jest sądem. Czyli tutaj jakby Twardowski, któremu dzisiaj poświęciliśmy konferencję, prawda, powiedziałby, że to są przymiotniki o charakterze determinującym. Mamy klasę sądów, zdań i pomijając inne możliwości, inne wartości logiczne możliwe, przyjmijmy, że są tylko dwie, dzielimy ten ogół sądów na dwie klasy, prawdziwy i fałszywy, a jak to jest w szczegółach, to zależy od definicji. Natomiast jeżeli powiemy, że prawda to byt, a byt to prawda, to byt fałszywy nie jest bytem, albo jest jakimś pozorem. Więc tutaj przymiotnik fałszywy jest, powiedziałbym, takim, jest modyfikatorem, tak chciał Twardowski. Natomiast w przypadku byt prawdziwy, to jest właściwie pleonazm, ja to nazywam trywializującym użyciem przymiotnika, który nic nie dodaje do treści rzeczownika, przy którym stoi. I teraz jednym z nieporozumień w tej tak zwanej klasycznej filozofii, notabene nieporozumień, które już występuje u Tomasza z Akwinu, jest to właśnie, że twierdzą ci przedstawiciele tej filozofii, że to tak zwana korespondencyjna teoria prawdy dotyczy zarówno pojęcia epistemologicznego, jak i pojęcia ontologicznego. Czyli reasumując, bo powiadam, wiemy wszyscy, co to jest korespondencyjna teoria prawdy, będę ją rozwijał, ale ja ją raczej widzę w wersji semantycznej. Z tego zaś, prawda, może wynika, z tego sprawiałem, że istota prawdy leży epistemologii. A czy prawda jest osiągalna? No cóż, jesteśmy o tym przekonani, że jest. I wydaje się, że to jest taki potoczny punkt widzenia. Może nie każda prawda jest osiągalna. Są pewne trudności z tym związane. Niemniej jednak z potocznego, naukowego także punktu widzenia twierdzenie, że nie jest osiągalna, jest dość absurdalne, moim zdaniem przynajmniej. Tyle. Dziękuję. Profesor Jelański. Proszę powiedzieć, kiedy mam skończyć. Wtedy pokażę, co proszę Państwa,
przypomnę może, bo to już może Państwo zapomnieli, jakie jest to pierwsze pytanie, a właściwie dwa pierwsze. Co jest istotą, nie naturą prawdy i drugie, czy tak rozumiana prawda jest osiągalna. No więc zaczynam od pierwszego. Co to znaczy wskazać naturę prawdy? Ja bym to ograniczał wyłącznie do sytuacji, w której oczekujemy definicji terminu prawda. No jak wiadomo, słowo prawda jest wieloznaczne i znowu tutaj interesujące według mnie jest tylko to znaczenie, przy którym można na przykład sformułować taką definicję. Załóżmy, że zdanie Z odnosi się do stanu rzeczy S. Przy takim założeniu, jeżeli zdanie Z jest prawdziwe, to stan rzeczy S zachodzi. No, widać, że to nie jest definicja klasyczna. Moim zdaniem definicji klasycznej, poprawnej, z logicznego punktu widzenia i materialnego sformułować nie można. No, ponieważ my musimy jakoś ze sobą polemizować, więc chciałbym się ustosunkować do tego, co powiedział profesor Woleński, że on akceptuje semantyczną definicję prawdy. Może to jest niewielka modyfikacja, ale ja bym raczej mówił o definicji prawdy w sensie semantycznym. I jeżeli ta definicja wygłosiła tyle, że zdanie jest prawdziwe, gdy jest spełnialne przez dowolny ciąg przedmiotów, to ja bym uważał, że to nie chwyta moich w każdym razie, a myślę, że nie tylko moich intuicji związanych z pojęciem prawdy, czyli znaczeniem terminu prawda, no, ograniczonego do jednego ze swoich znaczeń. To tyle bym odpowiedział na pierwsze pytanie. Więc definicję podałem, a ponieważ uważam, że podanie definicji to jest wskazanie istoty tego, do czego się odnosi człon definiowany, to odpowiedź jest. Jeszcze troszkę jest. Świetnie. Drugie pytanie, przypominam, to jest, czy tak rozumiana prawda jest osiągalna, i na to pytanie muszę wobec tego troszkę zmodyfikować, ale myślę, że to jest przywilejem dyskutantów, żeby dawali pewną wykładnię pytań, zwłaszcza jeżeli one zawierają pewne założenia, które można kwestionować. Mianowicie nadałbym temu pytaniu, Państwo widzą, że ja tu zaglądam do ściągawki, ale ja jestem usprawiedliwiony, bo koledzy nam przesłali pytania, więc mogliśmy się do tego przygotować, a nie ma jak lepszego sposobu na skrócenie wypowiedzi, jak zajrzenie do ściągawki. Otóż temu pytaniu bym nadał postać taką, czy nasze przekonania mogą być prawdziwe. A to pytanie odpowiadam, niektóre tak. Ale drugi składnik tego pytania to jest chyba taki, czy możemy się dowiedzieć, które z naszych przekonań są prawdziwe, i na to pytanie też odpowiadam podobnie. Co do niektórych, tak. To tyle bym miał do powiedzenia na pierwsze, a właściwie pierwsze dwa pytania. Więc był i element ekspozycji. Idealnie dwie odpowiedzi, 10 minut. Pytanie drugie. Przepraszam, jesteśmy przy pierwszym pytaniu i jesteśmy teraz w tej fazie wymiany ognia, więc macie teraz panowie po 4 minuty w tym drugim kroku, aby wzajemnie się ustosunkować. Tak, tak, no, Arne Næss to filozof norweski, który był związany z Kajem Wiedeńskim, przeprowadził dwukrotnie badania nad sposobem rozumienia prawdy przez wykształconych Norwegów, znaczy wykształconych średnio. Zadałem takie oto pytania, wyliczył te klasyczne, standardowe, filozoficzne definicje prawdy i zapytał się, jak oni to rozumieją. Więc co ciekawe, najwięcej opowiedziało się za tym korespondencyjnym rozumieniem, ale tylko 20 parę %. Inne dostały podobnie jak tam 18 i tak dalej. A potem zadał takie pytanie, czy zgadzacie się z tym, że zdanie, no to był to słynny przykład Tarskiego, śnieg jest biały, jest prawdziwy, wtedy śnieg jest biały, i 95% odpowiedziało, że tak. Więc ta definicja prawdy w modelu jako spełniania przez wszystkie ciągi pokazuje, że tak
na rol nietechnicznie, że prawdziwość zależy od tego, jak to jest w modelu, czyli jak to jest w rzeczywistości, czy to jest praktycznie równoważne z tym, co ty powiedziałeś, tylko to jest techniczny żargon, prawda, który był Tarskiemu potrzebny, więc myślę, że gdyby Ness zapytał, czy prawdziwe zdanie o stanie rzeczy wtedy i tylko wtedy ten stan rzeczy zachodzi, to też by to wzbudziło niejakie zakłopotanie. Czyli Tarski był bardzo zresztą dumny z tego osiągnięcia Nessa, czy z tego rezultatu, nawet o tym napisał, że jego bardzo właśnie satysfakcjonuje ankieta, którą i wynik ankiety, którą Arne Ness przeprowadził. To było jeszcze w latach 30. On to powtórzył i napisał książkę nawet, czy wydał książkę na ten temat bodajże w 1951 roku. Trzeba dodać, że Ness nie był entuzjastą semantyki, ale to jest inny, formalny. Więc myślę, że ta definicja, którą podejdzie, jest trochę, jest pewną wersją tego. Jeszcze tylko przypomnę, że być może wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy nie studiowali filozofii, więc jeżeli czasami użyjecie panowie terminu technicznego, warto go czasem delikatnie jeszcze tak dowyjaśnić. No więc ja od tego zacznę, bo mam inne trochę wrażenie na temat wyników tej ankiety. Zacznę od pewnych wyjaśnień. Otóż rozważmy taką wypowiedź, która powiedzmy brzmi: X jest mężczyzną. No technicznie nazywa się to funkcją zdaniową, a X jest tutaj zmienną rzeczywistą, to znaczy niezwiązaną żadnym kwantyfikatorem, bo jakby się związało, to już to nie byłaby to nie byłaby funkcja w takim pierwotnym tego słowa znaczeniu. I teraz, o ile jest chyba dla każdego z Państwa zrozumiałe, co to znaczy po moim wyjaśnieniu, zaraz, co to znaczy, że taka funkcja jest spełniona przez pewien przedmiot, o tyle zastosowanie tego do technicznego nawet, do technicznej nawet parafrazy tego typu, jak tutaj podałem, budzi wątpliwości, jakie zaraz powiem. Zacznijmy od wyjaśnienia, od podania przykładu, żeby wszyscy Państwo, żeby nikt z Państwa, mam nadzieję, nie miał wątpliwości, o co tu chodzi. Otóż jeżeli na miejsce X-a wstawimy profesora Wolińskiego lub mnie, to powstanie z tej funkcji zdanie prawdziwe, bo zarówno on, jak i ja jesteśmy mężczyznami. Natomiast jeżeli, znaczy mnie, profesora Wolińskiego lub nasze nazwy, to różnie można, imiona własne, prawda, nieistotne tutaj. Natomiast jeżeli wstawimy tam na przykład bohaterkę ostatniego wykładu dzisiejszej konferencji, czyli profesor Izydorę Domską skądinąd, mistrzynię profesora Wolińskiego, no to powstanie zdanie fałszywe i możemy powiedzieć, że w pierwszym wypadku Wolański i ja spełniamy tę funkcję, a w drugim wypadku profesor Domska tej funkcji nie spełnia. Otóż proszę zobaczyć, ja tutaj jestem rzecznikiem wszystkich Państwa jako tak zwanym, proszę wybaczyć, że tak powiem, człowiekiem z ulicy. Czy to nie jest tak, że jeżeli wyjaśniam intuicyjny, nie techniczny, ale intuicyjny sens pojęcia spełniania, to muszę się odwołać do prawdziwości? Bo proszę zobaczyć, co ja powiedziałem. Ja powiedziałem, że Wolański spełnia funkcję X jest mężczyzną, dlatego że jak wstawił Wolańskiego na miejsce X, to powstanie zdanie prawdziwe. No więc mam wątpliwości, czy to jest dobre uchwycenie tego. No a teraz druga rzecz dotyczy tej ankiety. Po pierwsze, ja mam, proszę wybaczyć, jeśli są wśród Państwa socjologowie, ja mam bardzo krytyczny stosunek do metody ankietowania, dlatego że to zależy od tego, czy pytanie jest dobrze postawione, czy jest obudowane pewną wiedzą, więc jak się powie, prawda, czy to prawda, że zdanie śnieg jest biały, jest prawdziwe zawsze i tylko wtedy, gdy śnieg jest biały, to ten, kto odpowiada, może nie zauważyć pewnej rzeczy, że to zawsze i tylko gdy, to jest
równoważność w sensie logicznym, czyli to jest właściwie koniunkcja, połączenie dwóch wypowiedzi. Jeżeli zdanie śnieg jest biały jest prawdziwe, to śnieg jest biały, ale i na odwrót. To znaczy, jeśli śnieg jest biały, to zdanie śnieg jest biały jest prawdziwe. Otóż na to drugie trudno się zgodzić. Dlaczego się trudno zgodzić? Dlatego, że śnieg może pozostać biały, nawet jeżeli zdania śnieg jest biały w języku polskim, a nawet w ogóle języka polskiego nie ma. Więc nie ma takiej konieczności, że pewien stan rzeczy wymusza prawdziwość określonego zdania pewnego języka. No, dlatego ja tutaj nieprzypadkowo użyłem w tej swojej wersji czy parafrazie tak zwanej korespondencyjnej definicji prawdy zwrotu jeżeli to, żeby tego rodzaju zarzut odrzucić, a przyznam się szczerze, że dodatkowo zmodyfikowałem swoje pierwotne intuicje i tu muszę przyznać, że głównym powodem była pewna uwaga sprzed wielu, wielu lat, może już to zapomniałeś, profesora Woleńskiego, no bo jakoś tak narzucało mi się, żeby całość miała jednak postać, prawda, jednej implikacji. Jeżeli zdanie Z stwierdza stan rzeczy S, to jeżeli to zdanie jest prawdziwe, ten stan rzeczy zachodzi. Otóż tak powiedzieć nie można, jeśli to ma być implikacja w takim zwykłym sensie, to proszę tak, logicznym, zwykłym sensie, to znaczy, że jej prawdziwość jest gwarantowana na przykład przez to, że poprzednik jest fałszywy. Więc proszę, koniec już. Macie, panowie, tak po półtorej minuty jeszcze na drugi raz, aby się do siebie stosunkowali. No więc ja muszę powiedzieć jako jedno, nie chcę państwa wchodzić w szczegóły techniczne. Tarski chciał, żeby prawda była szczególnym rodzajem spełniania i tak mu wyszło. Ja bym tego bronił, natomiast no, ja się nie mogę zgodzić na powiedzenie, że nie mam zaufania do ankietowania, jeżeli nie znam metody ankietowania. No, nie można deprecjonować stanowiska NES-a tylko dlatego, że się ma jakieś zastrzeżenia. No, to była dość szczególna przypadek, on jednak wyraźnie powiedział, kogo badał, jaka frakcja odpowiedzi i tak dalej, nawet nie mówił, że jest to próbka statystyczna, po prostu badał absolwentów czy abiturientów gimnazjów norweskich, więc ten argument no, naprawdę mnie nie przekonuje. Natomiast no, co tego wywodu, no zresztą może tylko tyle powiem, no, definicja prawdy, że ma być techniczna, tak jak to zrobił Tarski, no to powiedzenie, że ta implikacja, jeżeli śnieg jest biały, to zdanie śnieg jest biały, jest prawdziwe, że tak nie można powiedzieć, nie. Dlatego, że język jest tutaj ściśle określony. No skoro takiego zdania nie ma, no to jego prawdziwości nie ma sensu mówić, prawda? Po prostu. Natomiast nie można, prawda, w tej równoważności stosować zdania, którego nie ma. Bo z założenia ono w języku jest, prawda? Język jest zbiorem zdań, który jest określony wcześniej. A jeżeli w języku potocznym są tu pewne problemy, no to tym gorzej dla języka potocznego, no na to rad. Przyjmuję, że to ta ostatnia reakcja, za tą ostatnią reakcją przemawiają poważne argumenty, no ale w ciągu minuty nie można ich oczywiście rozważyć, ale nie jest to tak, że to jest bez racji. Natomiast jeśli chodzi o tę ankietę, to ja nie kwestionuję, że on zdał rzetelnie sprawę z ankiety, którą on zrobił. Ja tylko uważam, że treść tej ankiety, jak zresztą w większości już się troszeczkę wobec tego osłabię to, co mówię, żeby nikogo nie urazić, że treść tej ankiety jest niesatysfakcjonująca. Myślę, że pora przejść do pytania drugiego, które brzmi, jaką rolę odgrywa prawda w kulturze, w społeczeństwie.
tutaj właśnie, myślę, że to jest dobra sugestia, bo jak jeden zaczyna, to drugi ma zawsze ostatnie słowo, więc możecie na przykład raz się zamienić kolejnością i wtedy będzie na odwrót i potem ale znowu. To najlepiej jakby pan to decydował, to, bo tak to się obraziły. No to w takim razie, ty się obrażasz. W takim razie ja tak decyduję, jeżeli na mnie się będziecie obrażać. Ale ty naprawdę uważasz, że pierwszy, który mówi, ma lepiej? Nie, czy ja coś powiedziałem? I tak nie będzie do końca równo, bo trzy pytania, więc ktoś będzie dwa razy pierwszy, a ktoś będzie dwa razy. Ale w takim razie ja, profesor Jadacki. Czytam wobec tego to drugie pytanie. Ono jest takie, przepraszam bardzo. Jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Ja proponuję tutaj podzielić kulturę na naukę i sztukę, nie wchodząc w to, czy poza tym jeszcze coś jest, czy nie. W każdym razie wyodrębnić z kultury naukę i sztukę. Otóż nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że w nauce chodzi o dotarcie do twierdzeń prawdziwych, a w sztuce różnie to bywa. Mianowicie na ogół chodzi o inne wartości niż prawda. I to jest moja odpowiedź na pierwszy fragment, bo te pytania są tak niby jedno, a dwa, tak? Otóż jak to jest w życiu społecznym? I znowu ja bym tutaj oddzielił to pytanie o to, jak jest, od tego, jak powinno być. Przypominam, że pytanie brzmi, jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym. Więc jest kiepsko, a powinno być lepiej. To jest moja odpowiedź. Jeszcze 5 minut. Ale ja więcej nie mam nic do powiedzenia. W takim razie profesor Panelista. Więc ja powiedział tak, że no nie odpowiada mi ograniczenie kultury do sztuki i nauki. Powiedziałbym, że w nauce sprawa jest rzeczywiście prosta i nie ma tutaj wiele dyskutować. Jakkolwiek naukowcy sobie definiują prawdę, czy się opowiedzą za tą klasyczną, czy za koherencyjną, czy za zgodą powszechną, jak to jest bardzo często, to oni powiedzą, że przy jakimś rozumieniu prawdy oni do tego dążą. Tak. Ale to jest skomplikowana sprawa i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te inne dziedziny, bo to jest tak, to jest nie tylko pewna sztuka, to jest także, powiedzmy sobie, religia, to jest także moralność, no bo to jest jakiś element kultury. Otóż to, co jest, powiedziałbym, niebezpieczne, czy to, co jest jakby dla filozofa, który się zajmuje taką teorią prawdy w sensie, jakby to powiedzieć, beznamiennym, w miarę, przynajmniej stara się, to jest rzeczą niedobrą i tak być nie powinno, ale prawdopodobnie na to nie ma lekarstwa. Czyli tak musi być, tak jak być nie powinno właśnie, że prawda funkcjonuje jako termin perswazyjny. To znaczy to polega na tym, że to jest albo czasem prawda przez duże P, albo jakaś, więc jak się komuś mówi, że to, co mówisz albo robisz, jest nieprawdziwe, ale nie w takim sensie epistemicznym, tylko moralnym, albo jakimś tam innym, politycznym, ideologicznym, no to jest zarzut i to jest zarzut o charakterze moralnym. Natomiast na przykład takie hasła jak prawda nas wyzwoli, domagamy się prawdy na przykład, no przepraszam za aktualny przykład o Smoleńsku. Przecież proszę zwrócić uwagę, że ten termin prawda funkcjonuje nie jako termin opisowy. Tylko to jest termin, który ma kogoś pogrążyć, prawda? Na przykład dzisiaj prasa opisuje, kłamstwo smoleńskie się sypie. Tak? To inni powiedzą, że właśnie nie, że to nie jest żadne kłamstwo, tylko to jest prawda. I to jest bardzo że społeczeństwo zaczyna być opanowywane takimi właśnie hasłami, to jest rzecz, która nie tylko jest, łagodnie mówiąc, ona być nie powinna, ale to jest wręcz niebezpieczne dla
powiedziałbym, zdrowia społecznego. Bo tu się zaczyna mitologizować to, o czym się mówi. No więc ja bym był za tym, paradoksalnie, żeby termin prawda funkcjonował w stosunkowo nielicznej ilości kontekstów czy sytuacji. Ja sam się staram tego przestrzegać, ale no, zdaję sobie sprawę, że potrzeby polityczne, ideologiczne i inne, prawda, sprawiają, że jest inaczej. I myślę, że w zdrowym społeczeństwie, tam gdzie jest taki zdrowy ład demokratyczny, to jednak to używanie terminu prawda, prawdziwy, zwłaszcza w takim ceremonialnym sensie, jest nader ograniczone. Właśnie ład demokratyczny wydaje mi się tutaj bardzo istotny. Teraz drugą, doradczym, drugim pytaniem. No to jest jasne, że kultura nie równa się sztuka plus nauka i to uzupełnienie jest jak najbardziej na miejscu i można by to uzupełnienie kontynuować. Natomiast ja jakoś nie bardzo rozumiem wymowy twojej drugiej części, twojej wypowiedzi. Mianowicie, no, jesteś z pierwszego i trwającego do tej pory wykształcenia prawnikiem, no, wydaje mi się, że więcej. Jestem pewien, że zadanie pewnych prawników, przynajmniej na przykład tych, którzy mają rozsądzać jakieś sprawy, jest ustalenie, to się chyba nazywa, prawdy materialnej, czyli jak było, czyli czy prawdziwe jest twierdzenie, że Jadacki otruł Wolińskiego, czy prawdziwe jest twierdzenie, że Woliński otruł Jadackiego, czy ani jedno, ani drugie jest nieprawdziwe, bo obaj życzą sobie jak najlepiej, więc mnie się wydaje, że raczej należałoby odpowiedzialne używanie terminu zdanie prawdziwe życzyć sobie, żeby ono było jak najpowszechniejsze także i w ustach polityków. Mnie się wydaje, że te sytuacje, które zostały opisane przez profesora Wolińskiego, to raczej dotyczą tego, czy ci, którzy mówią o tym, no na przykład zadają sobie pytanie, to jest twój przykład, jak przebiegała, jedni mówią katastrofa, inni, no powiedzmy zdarzenie pod Smoleńskiem, u nas jest pewna tradycja do takiego omownego nazywania pewnych dla polityków niewygodnych faktów, jak niektórzy z Państwa może pamiętają, mówiło się o wydarzeniach marcowych, o wydarzeniach grudniowych i tak dalej. Nawet nazwijmy to tak w tym zdarzeniu smoleńskim. No jeżeli no pytanie, co się tam naprawdę wydarzyło, moim zdaniem jest pytaniem, które no, nie zobowiązuje do żadnych grożących demokracji czynności. No to jest, jeżeli jest podejrzenie, że, czy jeżeli jest możliwe, że jest to wyjaśniane, no to ja nie widzę powodu, żeby takich pytań zadawać. Natomiast inna jest kwestia taka, jak się te fakty, do których się prawdziwe zdania powinny odnosić, ustala. Na ten temat nie chciałbym się wypowiadać, bo to zupełnie inna kwestia, ale no, tutaj najgroźniejsze jest posługiwanie się tak zwanymi autorytetami. Jak wiadomo, warto, myślę, że Państwo intuicyjnie to, mam jeszcze chwilę? Myślę, że przynajmniej minutę. Wyczuwają różnicę między autorytetem i fachowcem czy ekspertem. Otóż ekspert to jest taki człowiek, że no, jeżeli on twierdzi, że P, to mamy prawo oczekiwać, że P, czyli że jest właśnie tak, jak mówi. Zupełnie inne oczekiwania są wobec autorytetów. Mianowicie chodzi o to, żeby była prawdziwa, następująca zależność. Jeżeli autorytet uważa, że P, no to pewna część populacji, czy pewna określona osoba też powinna uważać, że P. A to, czy P jest prawdziwe, czy P
fałszywe, to jest zupełnie inna kwestia. I ja bym w tym upatrywał główne zagrożenie dla zjawiska, które profesor Boleński nazwał zaburzeniem ładu demokratycznego. Mianowicie posługiwanie się w, teraz się zdaje się tak mówi, dyskursie politycznym, i to zdaje się sformułowanie wszyscy rozumieją, nie fachowcami, nie ekspertami, tylko politykami. No więc skoro tutaj o prawie była mowa, więc ja sobie przypominam, że jak byłem na trzecim roku prawa i drugim roku filozofii, to mieliśmy proces karny. I mnie w skrypcie do tegoż przedmiotu, napisanym zresztą przez dobrego specjalistę, profesora Mariana Ścieślaka, bardzo raziła ciągła i taka wręcz natrętne używanie tego terminu, prawda obiektywna, nawet nie materialna. I to mi się nie podobało, bo to było właśnie trochę perswazyjne. Z przykładami prawniczymi byłbym trochę ostrożny, ponieważ na przykład są rozmaite, prawda, sytuacje, w których prawnicy wręcz jakby decydują o tym, że nie dociekają prawdziwego stanu rzeczy, ale to nie jest, ja nie będę Państwa tutaj... Ale to jest ważna rzecz. Nie, no proszę bardzo, bo to jest po prostu, pewnych rzeczy się da ustalić, na przykład tak zwane domniemanie, że w wyniku katastrofy lotniczej wszyscy zmarli w tym samym czasie, jest to domniemanie oczywiście fałszywe, prawda, no bo na pewno jakieś różnice sekundowe musiały być, ale no nie da się tego ustalić i przyjmuje się właśnie takie, albo domniemanie za zmarłego, no to są techniczne rzeczy, więc z tą prawdą jest różnie, czy na przykład w amerykańskim procesie nie można się powoływać się na coś, co się wie z drugiej ręki, prawda? Więc, ale chciałem powiedzieć tak, że ja oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że to jaki miał przebieg, prawda, jaki miał przebieg zdarzenie, jak to mówi Smoleńskie, czy jakiekolwiek inne tego typu, no to jest rzecz do wyjaśnienia i do odpowiedzi, no ale to jest wtedy część nauki, nauk stosowanych, prawda, jeżeli się eksperci pojawiają. Natomiast mi o co innego chodzi, że jest tendencja, wyraźna tendencja do perswazyjnego używania słów przymiotników i fałszywych. I to jest moim zdaniem niestety nieuniknione. To znaczy, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaka w Polsce obecnie istnieje, zresztą proszę, no proszę, co powiada Trump, czy nawet Hillary Clinton, jak oni się, prawda, i też używają tych terminów, więc to jest jakby taktyka walki politycznej, która jest bardzo, bardzo trudna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wracając do tej pierwszej kwestii, do pierwszego problemu, naprawdę rola prawa w kształtowaniu terminologii filozoficznej, metod filozoficznych, a nawet epistemologii, była olbrzymia. Jest nawet książka, która liczy 600 stron i dotyczy pojęcia prawdy w prawie rzymskim. Ona jest zupełnie pasjonująca, prawda? Ona pokazuje, jak, prawda, od strony prawniczej szły impulsy do filozofów, zwłaszcza filozofów stoickich i neobitów zresztą. Wielcy prawnicy rzymscy tego późniejszego okresu byli głównie wykształconymi stoikami, a definicja jurysprudencji, czyli prawoznawstwa, powiedzmy sobie, była po prostu repliką stoickiej definicji filozofii. Ale to oczywiście ja nie twierdzę, że prawda jest nieosiągalna w życiu społecznym, tylko że łatwo ją zbałamucić. Ja jeszcze mam. Po 2 minuty każdy z Was. No to postaram się, ale to będzie kosztem zrozumiałości.
mianowicie z tą rolą prawdy w prawie. Zresztą w polszczyźnie to nieprzypadkowa teoretyczna etymologiczne powiązanie. No jest fakt, jak mówisz, to znaczy, że w wielu, nie we wszystkich, ale w wielu wypadkach w poszukiwaniu tego, jak naprawdę było, sędziów, w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, sędziów satysfakcjonuje to, że mają na przykład dwóch świadków jakoś tam określonych jako wiarygodni, prawda? Jak oni tak mówią, no to wobec tego można uznać, że jest winien, albo jeśli mówią inaczej, to jest niewinien. Natomiast oczywiście są takie wypadki i takie sposoby ustalania tej prawdy obiektywnej, które nie tylko nie muszą, ale nie mogą się na tym opierać. Na przykład jakieś badania rzeczowe, prawda, szczątków tego, co pozostało po na przykład po danym przestępstwie. Więc generalnie biorąc, ja bym powiedział tak, nie we wszystkich tych uwagach pozytywnych, które powiedziałeś, podzielam twoją opinię. Jest to bardzo niepokojące. Ja bym tego nie ograniczał może do okresu obecnego, tylko to jest stara historia, gdzie ona się tam zaczyna, to trudno powiedzieć. No, gdyby pan przewodniczący naszego spotkania wziął pod uwagę to, że ja trochę krócej mówiłem, to bym opowiedział pewną anegdotę, ale nie wolno. No bo mówiłem w odpowiedzi zasadniczej. Ale to się wyrównało, czyli idziemy teraz idealnie zgodnie z planem. Oczywiście no jeśli anegdota jest minutowa, to możemy taką możliwość przyjąć. Otóż proszę Państwa, ja śledziłem kiedyś przed laty sposób argumentacji osób, które się wypowiadały na temat wydarzenia gibraltarskiego, czyli tego, co się nazywa katastrofą gibraltarską. No i miałem taką nawet publiczną w tej sprawie wymianę zdań z profesorem Garlickim, który się nią też zajmował jako historyk, prawda? No i ja tam podniosłem różne kwestie, które interesują metodologa i logika, że ta argumentacja, która przesądza, ja nie twierdzę, że słusznie czy niesłusznie, ale która jest uznawana za przesądzającą to, że tam była przypadkowa katastrofa, a nie zamach, no pozostawiam wiele do życzenia. No, to odpowiedź profesora Garlickiego była taka, też publiczna, że ja jako, powiedzmy, filozof nie mam racji, nie mam powodów, nie mam uprawnień do tego, żeby się na ten temat wypowiadać. No to jest właśnie przykład takiego nonszalanckiego stosunku do tych spraw ze strony osób, których by się oczekiwało, że prawdy historycznej chcą poszukiwać. Nie, ja tylko jedno powiem, profesorze, jednak przy tych wszystkich, skarżyliśmy o prawo, sędzia jest w pewnej szczególnej sytuacji w porównaniu z naukowcem. Sędzia nie może powiedzieć, przepraszam, ja nie rozstrzygam sprawy, ani odesłać do kolegi, prawda? Sąd musi zaraz, nie, to jest rozstrzygnięcie. Nie może zawiesić rozstrzygnięcia. Może oczywiście przedłużać postępowanie, może żądać nowych dowodów i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc jest obowiązek rozstrzygnięcia. To jest zresztą notabene totalnie nierozumiane w polskim społeczeństwie. Mi się wydaje, że sędzia zawsze musi rozstrzygnąć w jakiś sposób. Albo może się wycofać, to nie jest prawda. Natomiast naukowiec jest w innej sytuacji. Naukowiec może powiedzieć, przepraszam, nie mam, zawieszam swój sąd, tak? I czekam na dalsze eksperymenty i tak dalej. Tak nie jest. Jemu albo materiał dowodowy wystarcza do wydania na przykład wyroku skazującego, albo z braku, prawda, wystarczających dowodów, skarny, musi wydać wyrok uniewinniający. Oczywiście kontrola, apelacje i tak dalej, to wszystko po to, żeby wykluczyć błędy. Podobnie jest zresztą w procesie cywilnym. I to jest jednak podstawowa różnica, która właśnie powoduje te pewne szczególne sposoby traktowania materiału empirycznego. Właśnie na przykład domniemania, one właśnie służą rozstrzyganiu pewnej kwestii. Jeśli tak jest, to ja uważam, że to jest wada kodeksu postępowania.
Myślę, że będzie można wrócić do tej kwestii przy okazji trzeciego pytania, ponieważ no, ono jednak jest powiązane z pytaniem drugim, przynajmniej a propos tej dyskusji. Pytanie trzecie brzmi, jakie są główne grzechy popełniane przeciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? I tym razem rozpocznie profesor Woleński. No więc ja chyba będę mówił właśnie bardzo krótko. Przypominam sobie, że jak rozmawiałem z Izydorą Dąbrowską na temat jednego tam fragmentu książki o Szkole Lwowsko-Warszawskiej, chodziło o relację Szkoły Lwowsko-Warszawskiej do logicznego empiryzmu. No i to się tak wydawało, że no to jest jakaś taka promocja. Ja byłem zawsze przeciwny, żeby uważać, że to jest polski neopozytywizm, ale z drugiej strony pokazywanie podobieństw byłoby nie rzeczą do istotnej. Tak, i ona wtedy mówi, proszę pana, nie należy tak robić, bo to jest po prostu fałsz. I cięła krótko dyskusję. No i to jest, mi się wydaje, grzech podstawowy, przynajmniej w tej sferze, powiedziałbym, naukowej, czy tam, gdzie prawda ma charakter epistemiczny czy epistemologiczny. To profesor dobrze też wyraził Stanisław Jerzy Lec w takich dwóch myślach nieuczesanych. Mówi, błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Tak? I prawda różni się od błędu tym, że nim nie jest. Oczywiście to wszystko łatwo powiedzieć. Trudniej jest to wszystko wykazać, ale ja myślę, że nie jesteśmy tutaj bez szans, żeby tych grzechów unikać. Ale jak powiedziałem, tam gdzie pojęcie prawdy zaczyna być perswazyjne i ten sens epistemologiczny jest zastępowany przez taki sens perswazyjny, tam właściwie epistemologia znika. No bo jak Państwo widzicie te dyskusje, no to to jest, to one są właściwie dyskusjami, które, no dobrze możemy powiedzieć, że to jest patologia, no to jest pocieszające, no ale ta patologia nas otacza, ona nas wręcz otula. Prawda? I teraz pytanie, jak z tym walczyć? No ja myślę, że edukacja społeczna jest ważna. No jednak właśnie ta możliwość wymiany myśli, dyskusji, no, w czasach, które my dobrze pamiętamy, większość osób, pewnie mniej, większość, a nie wszyscy, no to właśnie tego, czego brakowało, że nie można było wypowiedzieć się publicznie, czy było to ograniczone w każdym razie. No nie wiem, no różnie to bywało, prawda, ale generalnie rzecz biorąc, były takie bariery, no więc jeżeli te bariery wrócą, no to ja to wszystko czarno widzę. A jeszcze 2 minuty. No to cóż, trzeba, trochę logika jest. Powiedz sobie, grzechem jest pewna nonszalancja epistemologiczna i bardzo często grzechem jest także, powiedziałbym, taka chęć maksymalistyczna, to znaczy samo ograniczenie się w ambicjach poznawczych może nie zawsze jest rzeczą wskazaną, ale czasami warto o tym pamiętać, zwłaszcza w filozofii, przynajmniej ja tak twierdzę. To niektórzy opowiadali, że filozofii potrzebnych jest raczej więcej ołowiu niż skrzydeł, bo natura naszej dyscypliny jest taka, że sprzyja jednak fantazjowaniu, no nie ma na to rady, prawda? Nie mamy tych środków kontroli, które mają fizycy, matematycy, czy nawet socjologowie stosujący krytykowaną tutaj metodę ankietową, która jednak coś mimo wszystko daje. Na szczęście my tutaj jesteśmy w oazie, w której się prowadzi rzetelną dyskusję i to można traktować jako przykład takiej dyskusji. No więc jakie są główne grzechy popełniane przeciw prawdzie? Półprawdy, to znaczy mieszanina, ale proszę pamiętać, prawda to tutaj zawsze twierdzenie prawdziwe. A półprawda to nie jest takie zdanie, że ono jest częściowo prawdziwe, a częściowo fałszywe, tylko to jest pewien ciąg zdań, w którym są zdania prawdziwe i fałszywe i dla niefachowców
trudno jest jedno od drugiego oddzielić. To bym uważał za główny grzech. Natomiast które z tych grzechów, no, tych przeciwko prawdzie są najbardziej poważne? Według mojej obserwacji przemilczanie faktów. To jest moje. W takim razie możecie teraz wejść w strefę debaty. Ja zgadzam się, może tylko jeszcze jedno zacytuję. Myśl Leca, że prawda zawsze wychodzi na wierzch, ale zaraz musi dawać nura. I niewielu zauważy ten moment. Właśnie, jest, ale to się to koresponduje z tym, że no to jest właśnie rezultat preferowania często półprawd, prawd pozornych, powierzchownych. Nie zawsze od razu podejrzeniami. Ja podejrzliwie traktuję każdego, kto do mnie się zwraca polemicznie na przykład, a to nie chodzi o kolegę Jadowskiego, bo to chyba nie robi. I mówi, rzadko. Bo prawda jest najważniejsza. No to ja to daję nura. W wywiadzie z profesorem Blackburnem jeszcze pada takie sformułowanie, że brak troski o prawdę. My mamy też takie powiedzenie sinone vero ebentrovato i niektórzy na serio traktują to powiedzenie. Nie wiem, być może jeszcze, bo tu mamy trochę czasu do tego pytania. Ono jest chyba ważne, żeby rozwinąć odpowiedź. To raczej ty zacznij, bo ja no, nie ale wiem, to, co to jest troska. No, no tak, ale co to jest ta troska? No, to każdy by się pod tym podpisał, prawda? I Heidegger by się podpisał. No bo właśnie o wszystko. I Derrida, prawda? Ja wiem, kto jeszcze, no, i Szkoła Lubelska, i Szkoła Lwowsko-Warszawska. No, wszyscy się troszczą o prawdę, ale powiedziałbym tak, że źle jest, jeżeli za dużo osób, tych podmiotów się troszczy. No, no bo wtedy to jest niebezpieczne. Znaczy ja bym tutaj, bo oczywiście można zbanalizować to pana pytanie, ale chciałbym, żebyśmy ustalili, jaka jest jego dokładnie treść, to znaczy czym się różni nastawienie pewnych ludzi, którzy z zawodu powinni dążyć do tego, żeby ustalić stan faktyczny, od troski o prawdę? Jeżeli jedno z drugim zidentyfikujemy, to ja uważam, że tak właśnie powinno być. To znaczy w szczególności naukowcy, a ja tak to chyba, to zresztą profesor Wolański o tym wspomniał, że to raczej jest powszechny uzus, ale także i filozofowie powinni dążyć do ustalenia stanu faktycznego, ale proszę zwrócić uwagę na to, że to niekoniecznie musi przyjmować postać wygłaszania twierdzeń, prawda? Bo ja mogę ustalić, kto podejmował wielokrotne próby otrucia mojej teściowej, ale wcale nie muszę postać zarzutu. Przy takim rozumieniu, jeśli pan tak pozwoli to sprecyzować czy zmodyfikować, to zgadzam się. Powinniśmy się przyjrzeć. Natomiast oczywiście są pewne dziedziny życia, no to nawiązuje do tego trzeciego sensu, o którym wspomniał profesor Woleński, prawdy, a mianowicie mówienia prawdy, czyli informowania kogoś o stanie rzeczy faktycznym, to są oczywiście po wszystkim Państwu znane okoliczności, w których działa to porzekadło, prawda, że prawda zabija. No to są różne sytuacje medyczne. Jak wiadomo, informacje pewne to nie mają znaczenia takiego czysto teoretycznego, ale jeżeli się z nimi podzielimy z pewnymi osobami, to wpływa na ich działania, na ich stan wewnętrzny i to może mieć czasami zbawienne, czasami katastrofalne skutki. Ale ja rozmawiałem z lekarzami, mamy taką grupę, są spotykających się w Krakowie raz na miesiąc i oni powiadają, że coraz powszechniejsze jest w świecie żądanie pacjenta, że on chce znać swój... I to jest problem. Tak, tak. I że to właśnie jest jakby właśnie wyraz pewnej troski o prawdę. Nawet no jest to taka masa przykładów, że Państwa ośmieszyć. No ludzie chcą się popisać czasem. No takiego znajomego w Krakowie, który jest taki dialog
i to już i on komuś tam zwrócił, ktoś tam zwrócił uwagę, że pan nie ma, no ten mój znajomy pisał coś o kobietach, zwłaszcza o mężatkach, niezbyt, prawda, pochlebnego. No i on mówi, i ten ktoś mówi, no ale pan nie ma przecież specjalnie kompetencji do tego, żeby się wypowiadać. A ten mu odpowiedział tak, proszę pana, wręcz przeciwnie, to pan nie ma, pan ma tylko jedną żonę, a ja miałem kilka. Ale te kilka to znaczyło dwoje. Więc to, no to, no i właściwie nie bardzo wiadomo, jak to nazwać. I to jest człowiek zresztą, ja to dobrze znam od lat, który ciągle takie rzeczy popełnia. Ciągle opowiada coś, o czym zresztą ciekawe, że wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda. Tylko to kompletnie nie interesuje. Kompletnie. Ale że oni mówią, że to nieprawda? Proszę, nie, wiedzą wszyscy i mówią mu często. No ale co go nie interesuje? To, że właśnie ludzie wiedzą, że mu zwracają uwagę, no przestań. No ale instytucja bajarzy to jest od starożytności, no pompatna instytucja. No dobrze, ale przepraszam bardzo, to jest instytucja, ci bajarze bardzo często się krępują mówić swoje bajki w obecności ludzi, którzy potrafią to zweryfikować. Ten człowiek tego absolutnie nie przyjmuje do wiadomości. On jest zupełnie, jemu nie zależy na tym, czy nie zależy na tym. No. Trochę nam się konwencja zmieniła, ale w czasie się trzymamy i mamy nawet kilka minut zaoszczędzone na dyskusję, więc teraz... A to jest wszystko, tak? No, ale była chyba, że chcecie, filozofia w dobie nauki, to nie będzie. Nie, to jest kolejny numer, któremu będzie jeszcze debata poświęcona. Po co ja się jeśli profesor ktoś chce... nieprawdziwie rozpoznał... Nie, to my w takim razie profesora zapraszamy na kolejną debatę. Nieprawdziwie rozpoznałeś pytania. To jest inny numer, więc inny numer filozofii. Otwieramy część drugą, która będzie poświęcona dyskusji. Państwo możecie teraz zadawać pytania, ja będę starał się w miarę sprawiedliwie Was wyławiać i zapraszać do głosu. Proszę bardzo, można się przedstawić też. Jeśli można, nazywam się Jarosław Chrystowski, jestem dziennikarzem zajmującym się promocją osiągnięć polskiej nauki. Z wykształcenia jestem fizykiem i pod tym kątem chciałem się podzielić z Panami pewną refleksją. Mianowicie chciałbym się odnieść do tego problemu, czy zdanie śnieg jest biały jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy śnieg jest biały. Otóż wydaje mi się, że tutaj jest właśnie z punktu widzenia fizyka trochę zainteresowanego filozofią nauki i metodą naukową, można się tutaj podzielić pewną dosyć taką skłaniającą do rozważań refleksją. Mianowicie, o ile zdanie śnieg jest biały może być prawdziwe, to z całą pewnością zdanie śnieg jest biały jest nieprawdziwe, ponieważ tak się akurat składa. Przepraszam, że... proszę powtórzyć jeszcze raz ten ostatni, jeżeli to... Jeżeli zdanie, to znaczy zdanie śnieg jest biały może być prawdziwe, to z całą pewnością zdanie śnieg jest biały nie jest prawdziwe, ponieważ biel jest wrażeniem, które jest konstruowane przez nas mózg na podstawie bardzo specyficznych, prawda, bardzo specyficznego sumowania bodźców dochodzących z różnych kodorów. Biel jest kodorem funkcjonującym wyłącznie w naszym mózgu. W związku z tym wydaje mi się, że akurat dobór takiego kodoru do takiego problemu, gdzie dyskutujemy o wartościach, którym nadajemy domyślnie takie dosyć bardzo absolutne cechy, jest no, taką skłaniającą do właśnie refleksji, zabawną chyba pomyłką troszeczkę, bo jest to w zasadzie łamanie zasady kopernikańskiej. Tak? Patrzymy przez swoją własną percepcję, widzimy biel, więc myślimy, że ona istnieje. Śnieg z całą pewnością nigdy nie jest biały, ponieważ on nic nie wie o naszym mózgu. To czy pytanie to jest, no, myślę, że do obydwu, bo to jest tak nie, ogólne. To jest ogólna po prostu taka więc refleksja, do pana, to pan dość odważnie to ujął, ponieważ przynajmniej z filozoficznego punktu widzenia. No, przypomnę panu słynną historię stołu Eddingtona, jako fizyk powinien pan to wiedzieć. Ktoś właśnie zastanawiał, czym jest stół, przy którym pisze. Tym sprzętem, prawda, który on dotyka, widzi i tak dalej. Maszyna tam stoi, czy rojowiskiem jakiś cząsteczek. Czyli on rozróżniał, prawda, stół w sensie potocznym i stół w sensie naukowym. To jest wśród filozofów dość powszechne odróżnienie i wie pan, no, spory na temat czym jest kolor albo barwa
to są dość filozofii, fizyce, nie fizyce, może nie, psychologii. Jest taka książka, prawda, Zausznicy, nauka o barwie, gdzie on to bardzo wyraźnie eksponuje, różnicę między barwą a kolorem. No więc jest takie stanowisko właśnie, jakie pan reprezentuje, tradycyjnie się nazywa realizm krytyczny. Jest trochę, który zresztą pośredni, ja bym powiedział lepiej, natomiast jest jeszcze koncepcja, która się nazywa realizmem bezpośrednim. My, że kolory, które my postrzegamy, że one tak nie tylko są projekcją naszego mózgu. Więc to tak, wie pan, to zależy, jak się zdefiniuje, predykat jest kolorowy, biały, czarny, czerwony i tak dalej. Można to robić, że to jest obiektywnie rzecz biorąc fala o pewnej długości czy częstotliwości, jeżeli ktoś woli, prawda? Ale. No i to oczywiście nie ma barwy, no bo jak? Znaczy, panie profesorze, ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę, no, że w zasadzie ja nie mam zastrzeżeń do samego rozważania problemu, tak? Bo ten problem jest ciekawy. No. Tylko chodzi mi o to, że może lepiej byłoby stosować inny przykład, na przykład czy zdanie krew jest czerwona jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy krew jest czerwona. Detekcję koloru czerwonego mam fundamentalną, tak? I niezależnie od tego... Może, wie pan, ale zostawmy to, nie będziemy tutaj rozstrzygać jednak. Tarski zresztą oryginalnie miał inny przykład w swojej polskiej pracy. To było Śnieg pada. No on jest właśnie tak. Tarski. To ja bym go ja myślę, że tak, żeby rozłożyła się odpowiedź na listę. Ja bym nie bagatelizował tej kwestii, którą pan podniósł, tylko zgodnie chyba już mogę powiedzieć z utartym zwyczajem, bo jeden przykład był, spróbuję go troszkę ulepszyć. Mianowicie pierwsza rzecz to jest taka, że to, że przykład śnieg jest biały, tutaj użyty, to jest kwestia tradycji i że on rzeczywiście nie jest najszczęśliwszy, prawda, bo naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, czy chodzi o to, że każda porcja śniegu w każdych okolicznościach jest biała, czy ten oto śnieg, który, czy zeszłoroczny śnieg był biały, czy ten, który spadnie tutaj na ten budynek określonej porze w grudniu czy w styczniu przyszłego roku. Więc to jest jedna kwestia. To jest na pewno nieszczęśliwe i proszę nam wierzyć, że kiedy się już sprawy to toczą w języku technicznym, to się po prostu używa jakiegoś tam języka, jeśli nie całkowicie to formalnego, i ta kwestia odpada. Natomiast dużo poważniejsza jest kwestia, co to znaczy, że śnieg jest biały na gruncie no, pańskiej takiej mini-analizy. Otóż pan kwestionuje twierdzenie, że śnieg jest biały, bo powiada pan, że białości nie ma. Że owszem, o śniegu można coś powiedzieć, ale na pewno, że nie jest biały. Otóż ja pytam, to o czym można to powiedzieć? To według pana słowo śnieg występuje w takim potocznym znaczeniu, w zdaniu, które zamiast biały miałoby porządną interpretację, na przykład fizyczną? Nie, trzeba by wtedy mówić, że proszę mi wybaczyć uproszczenie, ale do tego mi zobowiązał kolega prowadzący, trzeba by powiedzieć, że jakaś tam chmura cząsteczek ma pewne szczególne własności fizyczne o charakterze być może dyspozycyjnym, bo w zetknięciu z pewną inną chmurą atomów, na przykład jadackim czy woleńskim, wywołuje pewne skutki, które są opisywane przez neurofizjologów. Więc proszę zawsze pamiętać, że jeżeli ktoś w ten sposób podważa tę kwestię, to zapomina, że nie tylko predykat musi być w tym języku, ale i to ta nazwa własna, czy nazwa ogólna, która znajduje się w gramatycznym podmiocie, bo inaczej pan nie wie, o czym pan mówi, czemu pan przyznaje, albo czemu pan odmawia pewnej własności fizykalnej. Mamy pytanie tam z drugiej części. Chciałem zapytać... Można się przedstawić, proszę. Ksiądz Michał Adamczyk. Chciałem zapytać właśnie o to zdanie z Ewangelii Pana Jezusa: poznacie prawda, prawda was wyzwoli. Jeśli chodzi o znaczenie tego zdania, oczywiście, co to jest prawda i co to jest poznanie w sensie biblijnym, ale w to nie chcę wchodzić. Bo myślę, że no, można rozumieć to też
tak jak rozumiemy to powszechnie, to poznanie w sensie takim epistemicznym, czy tak w tym wypadku myślę, jak sobie myślę, że trzeba by rozumieć jako no, zbiór zdań prawdziwych. Oczywiście wiem, że samo poznanie jakby na to człowieka nie wyzwoli, prawda? Trzeba czegoś więcej, ale już nie wchodząc w te kwestie. Taka sytuacja. Przebywam tutaj dłuższy czas, chcę wyjść z tego gmachu. Nie wiem, jak wyjść. Spotykam profesora Woleńskiego, który jest z Krakowa. Wypowiada, nie chcę mi okłamać, ale wypowiada zdanie fałszywe, nie mogę wyjść. Spotykam profesora Jadackiego, który jest z Warszawy. Pytam się, jak stąd się mogę wydostać. Znów, jak wypowiada jakieś zdanie fałszywe, nie mogę się stąd wydostać. W końcu spotykam profesora Łukasiewicza, który wypowiada zdanie prawdziwe i dzięki temu stąd wychodzę. I myślę, że, znaczy broniłbym tego w tym sensie, że zgadzałbym się, że to zdanie może być zideologizowane, ale myślę, że ono zawiera w sobie jakąś głęboką prawdę w sensie biblijnym, ale nie tylko chyba biblijnym. I chciałbym właśnie... To był głos polewiczny z profesorem Woleńskim, więc on pierwszy odpowie, ale profesor Jadecki też będzie mógł... Nie, pan, ten praktyczny przykład bym pan podał, może być opisany bez terminu użycia terminu prawda, a zwłaszcza bez terminu wyzwolenie. No po prostu ma pan pewien problem do rozwiązania, pyta się pan osobę, której pan sądzi, że udzieli panu poprawnej informacji i ta informacja pozwoli panu wyjść z tego budynku. Nie bardzo widzę sens ubierania tego w dalsze, prawda, ceremonialne słowa. Natomiast jak ja to widzę jako, od razu powiem, jako człowiek, który jest agnostykiem, jeżeli ktoś mi to mówi, do mnie kieruje taką uwagę, na ogół z ukrytą pretensją, tak? Na ogół powiadam, czy wyczuwalną, bo to jest prawda. Znaczy, bo to tak jest zwykle. Więc ja to właśnie nazywam zideologizowanym rozumieniem, czy perswazyjnym rozumieniem pojęcia prawdy, które funkcjonuje w ten sposób. Oto jest pewna doktryna. Zresztą nie chodzi koniecznie o religię, tylko o każdą doktrynę tego typu, która pełni taką funkcję, prawda? I w moim rozumieniu możesz, czy będziesz wyzwolony, czy w moim rozumieniu ludzie będą w pewnym, znowu teologicznym sensie wyzwoleni, jeżeli tą prawdę przyjmą do wiadomości, a nawet więcej, uznają ją za swoją. I tego się z kolei nie da już zliteralizować, tak jak tej sytuacji, o której mówiliśmy wcześniej. Znaczy, nie da się już przejść tutaj na taki poziom praktycznych informacji dotyczących konkretnego sposobu działania. Mówię na ogół, prawda? Mogę powiedzieć, jeżeli kłamiesz i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, to już jest taka nieredukowalna postawa, prawda? Która ktoś to używa wobec mnie czy kogokolwiek innego, prawda? Apeluje w pewnym sensie, żebym ja to przyjął. No, i ja nie mam zresztą żadnego powodu, żeby to kwestionować, żeby twierdzić, że to stwierdzenie jest w jakiś sposób nieuczciwe, że próbuje mnie na przykład zmanipulować i tak dalej. To proszę tego tak nie rozumieć. Powiedzmy sobie, że ja takiego apelu przynajmniej na razie nie mam zamiaru spełnić, do czego, jak sądzę, ksiądz się zgodzi, mam też prawo. I dopóki to jest w takiej formie, takiej dyskusji między nami, wszystko w porządku, ale to jak zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej,
że ten, kto nie akceptuje tego, tak, tego wezwania, jest w jakimś sensie zły, ułomny, skażony czymś, no to to już zaczyna, to już jest trochę inna sytuacja. Ja niedawno wysłuchałem w internecie odczytu pewnego filozofa z Krakowa, który tak właśnie mówi. No i to muszę powiedzieć, to już mi nie odpowiada. Z ujotu? Tak. Nawet... Z wolnej stopy. Proszę? Z wolnej stopy. Nie, to po prostu jest w ramach jakichś tam wykładów stowarzyszenia bardzo konserwatywnego, katolickiego, Polonia Christiana. Wręcz powiada, że ktoś, kto jest człowiekiem niewierzącym, nie uwzględnia tego, czy nie akceptuje tego hasła, to jest z natury rzeczy zły. Nie ma dla niego wytłumaczenia. Więc tego bym się bał, tego się bał. Natomiast jeżeli ktoś chce ubrać metaforę, prawda nas wyzwala, ponieważ jeżeli usłyszę prawdziwą informację, to wiem, jak działać. No, uważam, to jest niepotrzebne. Natomiast ja podam inny przykład. Ktoś mi się pyta, czy dziś jest piątek. A ja odpowiadam, dziś jest piątek lub sobota. Powiedziałem, Pałusz, nie. Proszę zwrócić uwagę, że istnieją pewne reguły dotyczące odpowiedzi prawdziwych. Znaczy są takie maksymy konwersacji. Jedną z nich jest, jak cię pytają o coś, to powinieneś udzielić maksymalnie mocnej informacji, tak? O ile ta informacja jest poprawna. Natomiast odpowiadając na pytanie, dziś jest piątek lub sobota, nie udzieliłeś informacji, bo użyłeś alternatywy, która zawiera mniej informacji i twój rozmówca może czuć się, jak się dowie o całej sytuacji, że ty wiedziałeś, Kazie może czuć się oszukany w pewnym sensie, ponieważ on oczekuje, znaczy on sobie pomyśli, jak ja mówię, no on nie wie. Tak? To jest pierwsza reakcja. On nie wie, w związku z tym ja się muszę zapytać kogoś innego, kto może wie. I moje postępowanie było w pewnym sensie nieuczciwe. Tak? Skoro ja wiem, że jest piątek, powinien tak odpowiedzieć. I nawet odpowiedź prawdziwa może wprowadzić w błąd. To już tak jest, prawda? Są takie sytuacje, które warto mieć na uwadze. No bardzo na to chciałbym. No bo jakoś dla symetrii, skoro profesor Woleński zdeklarował, że jest agnostykiem, więc uważa, że to ma pewne znaczenie, to dla równowagi ja zdeklaruję, że jest to katolikiem. Natomiast jeśli chodzi o to zdanie, o którym rozmówca wspomniał i które stara się wyanalizować, profesor Woleński w ostatniej części swojej wypowiedzi o tym napomknął, ale ja na to właśnie chciałbym położyć nacisk. Nie tyle na perswazyjność tego sformułowania, ile na jego metaforyczny charakter. W pewnych kręgach używa się tutaj często terminu pojęcie analogiczne, ale kiepskie to jest pojęcie i wolę mówić wprost o metaforze. Otóż tutaj pewna uwaga historyczna. Została napisana praca doktorska, znakomita, ja ją poznałem w szczegółach i komentowałem w dyskusjach z autorem, która niestety nie stała się podstawą doktoratu, ponieważ autor zmarł. Ona dotyczyła analizy występowania słowa prawda w Biblii hebrajskiej. A ta książka wyszła. Ja wiem, że wyszła, dostałem. Tak, ale doktorat nie dostał. No, wójcika. W której został przedstawiony inwentarz z interpretacjami tego słowa, które idą w setki. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że no, ja się co najwyżej mogę śmielić z pewnym prawdopodobieństwem, że mam rację, jak ja bym literalnie powiedział to, co powiedział Jezus w inkryminowanym fragmencie wedle relacji ewangelistycznej. Otóż
ta prawda to jest tutaj po prostu doktryna etyczna Jezusa, wyłożona bezpośrednio i pośrednio w Ewangeliach, a to wyzwolenie to jest wyzwolenie od grzechu i intencja tej wypowiedzi jest taka, nie tylko jeśli poznasz, ale po prostu jeżeli zastosujesz tę doktrynę w praktyce, no to osiągniesz zbawienie. No to jest metaforyczne powiedzenie, ale ja nie widzę tutaj nic specjalnie perswazyjnego. Jezus się oczywiście mógł mylić, to znaczy gdyby go to traktować jako człowieka, jak, co jest naturalnym traktowaniem przy analizie naukowej, to jak każdy człowiek mógł się mylić i mogłoby się okazać, że zastosowanie tej doktryny wcale nie musi prowadzić do zbawienia, jakkolwiek by to było rozumiane, więc metafora to jest przede wszystkim, bym powiedział, a nie prostytucja. Natomiast, że ta metafora jest wykorzystywana w cnych i niecnych celach, to jest oczywiście prawda. No, mnie bardziej razi posługiwanie się metaforą miłości, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że Bóg jest miłością i mówi, że jest katolikiem, to mnie, już wiecie, ciarki chodzą. Bo ja jakoś sobie wyobrażam Boga jako sędziego sprawiedliwego. Nawet jeśli miłosierny, to nie może być miłością. Mówiąc o tym, że to jest rzecz jasna. Że to jest rzecz jasna, pomieszanie kategorialne, bo miłość to jest pewna relacja, no a Bóg chyba racją żadną nie jest. Ja chciałem, jeśli można, uwagę terminologiczną zrobić. Tu mamy pytanie z jednej strony, ja będę pilnował. Będę pamiętał, że tutaj pan profesor ma również pytanie, nawet jeśli to będzie oznaczało powrót do starszego tematu. Proszę bardzo. Nazywam się Tomasz Kogoszczyński. Ja mam takie pytanie, czy możemy w ogóle mówić o prawdzie jako o czymś obiektywnym? Ja tu się odnoszę do takiej dosyć ciekawej pozycji fizyka Bagota, pożegnanie z fizyką, gdzie on się rozprawia z różnymi teoriami fizycznymi. To jest o tyle istotne w kontekście tego, o czym chcę powiedzieć, że dotyczy to rzeczy takich no, badalnych, czy badanych przez fizyków. On właśnie mówi, że wiele jest takiej fizyki fantastycznej i w tym kontekście on przyjmuje w tej książce jedno założenie podstawowe, stąd moje pytanie, że wszystko, co my percepujemy, jest przez nasze zmysły. W jednej z książek z fantastycznych Lem pisze o tym, o mózgu zanurzonym w kadzi i o sygnałach, które do niego dopływają. I jaką my możemy mieć pewność, że to, co my odbieramy, o czym my mówimy, czym się sugerujemy, nie jest tylko subiektywne. Czyli czy o prawdzie można mówić obiektywnie? Czy w tej samej kolejności? Tak, tak. Nie, ja mam tu bardzo prostą uwagę. No oczywiście to jest taka, można tak mówić, zacytował, rozumiem. I to nie jest ani pogląd tego fizyka, to Kartezjusz tak mówił i też sceptycy i tak dalej. Tylko jest jedna zastanawiająca rzecz w tym wszystkim, że po to, żeby wiedzieć, co znaczy słowo subiektywny, trzeba wiedzieć, co znaczy obiektywne. I stąd ten dyskurs tego typu, sceptyczny, czy właśnie taki subiektywistyczny, jest moim zdaniem dyskursem niepewnym, to znaczy niepełnym, przepraszam. I to jest dla mnie podstawowy argument epistemologiczny, że możemy mówić. Tak samo jak oni mogą mówić, że prawda jest subiektywna, tak my mamy prawo mówić, że jest obiektywna, oczywiście pod pewnymi warunkami. Prawda? Jakie są warunki? No to już jest bardzo poważna sprawa, tylko mogę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Trochę tak zajmowałem niedawno, ale trochę wcześniej, modelami matematycznymi. To jest podstawowa kategoria w fizyce. I skorzystałem z uwagi pewnego matematyka, który powiedział taką rzecz, że tak naprawdę relacja modelowania to jest relacja nie dwuczłonowa, jak niektórzy mówią, między teorią na przykład a modelem, ale trójczłonowa, bo jest teoria, model i to, co modelowane.
Tak? Czyli ten argument, że nauka posługuje się tylko modelami wytworzonymi przez jakiś tam aparat formalny, no jest trochę jakby niezgodne z tą przynajmniej sugestią, prawda, żeby tę relację rozpatrywać jako relację trójczłonową. Ale no w przypadku mamy percepcję, można traktować, są bardzo poważne prace w psychologii kognitywnej. Jedna z tych idei jest taka, że w ogóle nasze rozumowania polegają na, nie chcę wiedzieć, że to jest trafne, ale tylko przytaczam, na tak zwanym budowaniu modeli mentalnych, też Johnsona Learda. Prawda? I ten model mentalny też jest taką relacją, prawda, której się nie da opisać tylko dwuczłonowo. Ale to są takie argumenty, że te dywagacje o tych fantastykach i o tym, że to wszystko, że to właśnie jest argumentem na rzecz subiektywizmu, wydają mi się znacznie słabsze. Prawda? Że to jest jakby wybieranie pewnego żargonu jako żargonu jedynie obowiązującego. A tak nie jest. Tak samo jak Kartezjusz mówi, że być może zły demon nas zwodzi. Być może. Ale on, skoro zna znaczenie słowa zwodzi, to widocznie musi znać znaczenie słowa zwrotu nie zwodzi. No i w ten sposób pytanie, panie Kartezjusz, dlaczego pan wybrał jedną stronę tylko? Tak. Zasady PR-owskie, czyli mówiąc wprost, zasady nieuczciwego, nierzetelnego i w złych celach manipulowania ludźmi, mówią, żeby nie krytykować dyskutantów z sali, ale trudno. Proszę pana, ja muszę powiedzieć, że jestem zrozpaczony pana pytaniem. Dlaczego? Dlatego, że pana pytanie pokazuje, że to, co myśmy tutaj z profesorem Woleńskim wspólnym chórem, a raczej w duecie powiedzieli, jakoś pan puścił mimo uszu. Zanim się zapytamy, czy prawda jest obiektywna, trzeba zapytać przynajmniej o te trzy obiekty: przekonania, zdania i stany rzeczy. Więc jeżeli pan pyta, przypuśćmy, że zapytamy o twierdzenia, prawda? Co to znaczy, że twierdzenie jest obiektywne? No chyba tylko tyle, że jest prawdziwe. No to jak cokolwiek pan by, jakkolwiek by pan wąsko, że jest prawdziwe dla modelu wcale niewyróżnionego jakiejś rzeczywistości, czy pewnego fragmentu rzeczywistości innego, to jest kwestia może ważna dla filozofów, a fizycy, zwłaszcza teoretyczni, tu chyba kolega potwierdzi, się tym specjalnie nie przyjmują, bo oni lubią fantazję, a już najbardziej pewna gałąź fizyków, a mianowicie kosmologowie, ale to ma dobry sens. I tak samo, proszę pana, jeżeli weźmie pan w tym ontologicznym sensie, że prawda to jest po prostu to, co jest, czy fragment rzeczywistości, czy ona, cała ta rzeczywistość, i wtedy pan przez grzeczność pisze to dużą literą, no to co to jest prawda obiektywna wtedy? No to jest stan rzeczy, który zachodzi rzeczywiście. Czy on jest identyczny z jakimś wyróżnionym modelem, który powstaje w głowach fantastów, fizyków? To jest inna kwestia. Także proszę przyjąć do wiadomości nasze tutaj wysiłki. Być może to wina zresztą leży po naszej stronie. No, nie dość, przepraszam po moim odczycie, to brzmi znacznie nie dość jasno to powiedzieliśmy. Pan się nie gniewa? Tutaj mamy jedno pytanie na wprost i później będzie pani. To ja chciałem tylko terminologiczną uwagę jedną zrobić. Jak się mówi, że sprawiedliwość i z jakimś przymiotnikiem, to jest wtedy, kiedy nie ma tej zwykłej sprawiedliwości. Tak samo jest z prawdą. Jest tak, teraz czy w Sejmie słyszałem niedawno, któraś posłanek mówi: moja prawda. Jak jest moja prawda, no to to jest ona, ja jestem o tym przekonana, że to jest prawda, a nie, że to jest prawdziwa prawda. Opinie. I podobnie jest z biblijną prawdą. Prawda w sensie biblijnym, tak do tej książce, o której tutaj pan profesor powiedział, jest tam wymienionych w 80%, bo ja sobie policzyłem, bo robię, pisałem recenzję z tej książki, w 80% Biblii Hebrajskiej. Ale pozytywną recenzję. Pozytywną, no różnie, raczej pozytywną, tak.
I jest sytuacja taka, że 80% użyć tego słowa nie oznacza prawdy w sensie, o której tutaj mowa, że zgodność z rzeczywistością klasyczną, tylko moralna. To tutaj jest pan, innego. Nie jest to niezwykle ważne. Jeszcze powiem humorystycznie, że poznać w sensie biblijnym, bo tak usłyszałem tutaj, to całkiem co innego. Mężczyzna kobieta poznaje, tak w Biblii jest, prawda? To znaczy spółkuje z nią. No więc to są dwie różne kwestie, prawda? Ale mówię o terminologii. Z jednej strony mamy pewne pojęcia, dla których jest mnóstwo terminów, a z drugiej strony mamy pewne terminy, dla których jest mnóstwo znaczeń i warto te rzeczy odróżniać, to prawda. W takim razie proszę bardzo podejść pytanie z lewej strony. Ona się też przedstawia, przypominam. No wreszcie kobieta. Katedra socjologii. Ja chciałabym odnieść się do tego terminu prawda historyczna, który tutaj się pojawił, który dla mnie jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ jakby historycy nie tylko ustalają fakty, ale je interpretują. Niestety. I wyrażają w języku. Więc na przykład w podręczniku historii czytamy, że Kolumb odkrył Amerykę, tak? Ale przecież ona istniała, więc on ją najechał. Najechał i tym samym cywilizacja indiańska została, można powiedzieć, zniszczona, tak? Tego już nie ma. Już nie będę takich skrajnych przykładów, gdzie, nie wiem, Bandera jest bohaterem albo zbrodniarzem. Co jest bohaterem? Bandera, na przykład. Tak, ale na przykład, nie wiem, król, na przykład Bolesław Chrobry jest przedstawiany jako taka pozytywna postać, bo podbił, nie wiem, Ruś Kijowską, no ale że przy okazji grabił, zabijał i pozbawił suwerenności. No dokładnie, więc jakby sposób przedstawiania tej historii, tak? Więc czy jest możliwa prawda historyczna, skoro to poprzez ten język ideologizujemy, tak, te fakty? Ja mówiłem, to może ja. Proszę pani, to jest właśnie pewien dyskomfort dla dyskutantów, jeżeli jeden z uczestników, a pani teraz została taką uczestniczką, wypowiada za dużo zdań, bo wtedy łatwo jest o te półprawdy, o których mówiłem, że pewne zdania są prawdziwe, a pewne fałszywe. Otóż najpierw się wytłumaczę, w jakim sensie ja użyłem słowa prawda historyczna. To zdanie prawdziwe dotyczące zdarzeń minionych. To jest niezbyt, to jest i takich najczęściej, które nie są powtarzalne w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to są inne kłopoty niż te, na przykład, czy dwa ciała się przyciągają generalnie biorąc, chociaż i tutaj to ma charakter prognostyczny, więc mogą pewne kłopoty być. Więc tylko w takim sensie, prawda? To nie chodzi o jakiś specjalny rodzaj prawdziwości, tylko chodzi o to, że ta prawdziwość dotyczy zdań o przeszłości. Więc to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, no to proszę pani, zważmy ten przykład z Kolumbem, prawda? Czy on odkrył Amerykę? No na litość boską, odkryć Amerykę w tym wypadku, no to jest dla każdego jasne, że nie dla Indian, którzy tam zamieszkiwali, czy jakichś tam innych szczepów, tylko dla mocodawców Indie Zachodnie, zresztą się, bo to mnóstwo tam nieporozumień było, czy on odkrył te Indie Zachodnie, czy nie, to jest ciekawy zresztą problem do wyanalizowania przez początkujących filozofów. Więc proszę pani, to co się w wyniku tego stało, to na pewno nie należy do odkrycia. No to, że co tu dużo mówić, wymordowano drogą dość sprytnych zabiegów, bo przecież osobiście tego Kolumb nie robił, dużą część populacji, to nie wchodzi w skład znaczenia słowa odkrył. Odkrył Kolumb Amerykę, to znaczy, że dojechał do lądu, gdzie go wysłano na podstawie pewnych hipotez dotyczących okrągłości Ziemi, a które głosiły co, że jak się postaramy, to dojedziemy w końcu do tych właśnie Indii. No okazało się, że tam jakoś inne są, inny stan rzeczy, więc nazwano dla niepoznaki to Indiami Zachodnimi. Dlaczego panią to jakoś niepokoi? Ja mam właśnie do historyków raczej pretensje, kiedy oni próbują tworzyć hipotezy wyjaśniające, albo co gorsza jeszcze prawa historyczne, bo na czym polega tutaj kłopot? Na tym, że te zdarzenia, które opisują, są tak trudne do przeprowadzania normalnej w naukach takich porządniejszych idealizacji,
że no, nie da się wypreparować z różnych zdarzeń w sposób odpowiedzialny i konsekwentny takich składników, które mogłyby potem być powiązane w prawach, związkami, no, chociaż najostrożniej mówiąc, stałego następstwa. Ja już nie mówię o związkach przyczynowo-skutkowych, prawda? No, może, przepraszam, bo pani się zajmuje historią? Nie. No to, no to może ktoś z państwa jest, ale czy mógłby mi podać chociaż jeden przykład prawa historycznego? Co? Na przykład, że jeżeli jedno państwo dysponuje tysiącami żołnierzy, a drugie na przykład dwustoma żołnierzami, to w starciu pierwsze na pewno zwycięży? To nieprawda, bo tyle czynników wpływa na ten skomplikowany niezwykle fakt zwycięstwa jednej armii w starciu drugą, że to się nie da no tak właśnie wymodelować, żeby można było to jakimś chociaż takim statystycznym sensie uznać za prawo. Natomiast no, fizycy, no to oni mają ułatwione zadanie, prawda? Sobie tak tyle pomijają tak zwanych nieistotnych parametrów, że mogą ślicznie brzmiące prawo sformułować o zależnościach, dajmy na to, trzech czy czterech wielkości. No niech pani sobie wyobrazi, ile takich współczynników w zwycięstwie, czy w tym odkryciu Ameryki przez Kolumba trzeba było uwzględnić. I co, zaryzykowałaby pani to, że jeżeli ktoś będzie spełniał wolę panującego króla i przedsięweźmie jakąś podróż przed ocean, to coś znajdzie? No jakie tu mogło być prawo? To są dlatego świadomi tej rzeczy filozofowie, na przykład profesor Swierzawski, czy bliższy nam może tutaj uczestnikom konferencji Władysław Tatarkiewicz, nazywają to raczej historiozofią. I nie jest to, zapewniam, komplement. No jednak myślę, że znaczy termin prawda historyczna jest trochę skompromitowany. To jest, ale samo to, że można mówić, że coś tam Kolumb odkrył, nie odkrył, przybył, prawda, no to jest fakt, prawda. I ja podam inny przykład. No niewątpliwie coś się stało za panowania Bolesława Śmiałego z nim i z biskupem Stanisławem Szczepanowskim. Na ten temat jest kilka teorii, prawda, czy kilka wyjaśnień, że tak. No i wiadomo nawet jest rzeczą, że te wyjaśnienia zależą od koncepcji tego, politycznych na przykład, współczesna, czy ten jedna ta, prawda, że to był winien biskup, a król w zasadzie go ukarał, oparta trochę na tym relacji Gala, ale to przez Zygmunta Wojciechowskiego głoszona. No zresztą wiadomo jest, że Wojciechowski miał pewną swoją koncepcję państwa i no tak, prawda, to sobie. Ale co na co chciałem zwrócić uwagę, te interpretacje są interpretacjami nieprzywiedlnymi, tak, one są różne. Ale jednak jak się to czyta, to ma się poczucie, że przynajmniej dostaje się materiał, który można porównać, nie można sobie wyrobić pewne zdanie na ten temat, nawet laik. I dla mnie takie dyskusje historyków, gdzie ja nie potrafię rozstrzygnąć, czy to jest interpretacja prawdziwa, ale powiedzmy sobie, jest to interpretacja dopuszczalna, jakby tak to powiedzieć, one są wręcz frapujące. Prawda? I tak jest w bardzo wielu przykładach, mniej lub bardziej konkretnych. Na przykład jest spór, dlaczego upadło Cesarstwo Rzymskie. Prawda? Więc no, my tego nie rozstrzygniemy, czy się rozpadło z powodów kryzysów wewnętrznych, prawda? Czy zostało najechane, czy też było jedno i drugie, ale same te możliwości i argumenty za tym są naprawdę pasjonujące. Więc ja widzę sens historii w tym właśnie. Natomiast gorzej jest, jeżeli jakaś wizja historii jest narzucana. A to jest
W sensie tych interpretacji, tak? Tak, jest już narzucana prawda i to już jest ta prawda historyczna albo polityka historyczna, jeżeli ktoś woli, prawda, która no, musi być zakwestionowana nie tylko epistemologicznie, ale także zresztą w moim przekonaniu także no, moralnie, czy aksjologicznie. Może tylko dodam ad vocem, że dla mnie istotne było to, że właśnie to przedstawianie historii jest takie ideologizowane, w takim sensie, że choćby chciano ustalić wspólną historię polsko-ukraińską, wiele lat pracy historyków spełzło na niczym. Podobnie z historią polsko-niemiecką. Też były takie projekty i też do niczego nie doprowadziły. Ja myślę, to niczego. Prawda, ale no, to jest nieuniknione. No. Myślę, że tą konstatację musimy przerwać, ponieważ mamy mało czasu, a jeszcze jedno pytanie warto być może zadać. Tak, ale my musimy opuścić budynek i tu studenci muszą posprzątać jeszcze, więc dlatego myślę, że około 6 minut jeszcze mamy na dyskusję. Proszę bardzo. Adresat? Tak, tak. Chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że są no, dwa oceany, także dotkniemy tego pewno bardzo lekko, jakoś tak delikatnie. Pierwszy ocean dotyczy jakby wyjścia poza prawdę, można powiedzieć, związaną z nauką. Husserl powiada, późny Husserl, ten sen już się skończył. Nauka, filozofia jako nauka ścisła, ten sen już się skończył. I to otwiera drogę jakby do innych możliwości filozofowania. Ale dwie rzeczy. Czym byłaby prawda w egzystencji, w egzystowaniu? W tym, co się pojawia u Kierkegora, u Jaspersa. Jaspers powiedział na przykład coś takiego, że w doświadczeniu wolności pojawia się decyzja, a decyzję podejmujemy nie ze względu na jakieś efekty, ale ze względu na to, co prawdziwe. Ja to na chwilę przerwę. Ma pan jeszcze minutę, żeby zdążyli odpowiedzieć. Dobra, okej. Okay. I czyli prawda egzystencji jako prawda wolności i druga rzecz, prawda w sztuce, jako prawda artystyczna. Jest coś takiego jak sztuka. Sztuka, żyjemy sztuką, przeżywamy sztukę. Mówimy o prawdzie w sztuce. Co panowie, że chcieliby powiedzieć w tych dwóch kwestiach? Gdzie pan coś robi? Nie, może na drugie pytanie to jest za długo, może to zostawmy. Natomiast na pierwsze mam taką uwagę, nie wiem, czy to jest prawda egzystencji, ani prawda wolności. Wiem, co to jest egzystencja, mogę w pewnym sensie dyskutować o wolności, ale nie na temat prawdy wolności, ani prawdy egzystencji. To uważam jest, a co do Husserla i te... No, ja jestem uczniem Ingardena, czy to dobrze powiedziane, więc miałem jakby z pierwszej ręki fenomenologię. Ale jak ja potem przeczytałem kiedyś, że Husserl niby on za każdym razem głosił, że poznał to, co już jest nieodwoływalne, tak? A na samym końcu miał ponoć powiedzieć swojej żonie, wiesz, dzisiaj dopiero miałem olśnienie i trzeba by wszystko zacząć od nowa. Więc ja mogę powiedzieć tak, że taki filozof mnie ciekawi, ale jakoś nie jestem skłonny go podążać jego śladami. Po prostu nie budzi we mnie, wie pan, zaufania. Twardowski budzi na przykład tego typu filozofowie, bo oni byli stabilni. Może się myli. Natomiast nie filozofowie, którzy są niestabilni w swoich poglądach, z różnych powodów zresztą, bo to już nie jest na dzisiaj. Husserl miał różne przeżycia, przecież trzeba pamiętać, że on nie rozumiał tego, co się działo wokół niego po 1933 roku. Ten Gaden opowiadał jak nam na seminarium, prywatnej rozmowie, kiedy go ostatni raz odwiedził, to Husserl niemal płakał. Mówi, za co to mnie spotyka? Mój syn zginął w czasie wojny. Krzyż żelazny dostał. Za co to jest? Więc to też trzeba brać pod uwagę, że tego typu przeżycia no, skłaniają do rozmaitych rzeczy, ale nie chcę tego kontynuować. No może wyznanie tylko, wiary. Ponieważ profesor
Woleński tę sprawę świadomie pominął, to ja powiem tylko krótko. Prawda artystyczna, tak jak się to, czyli literacka, artystyczna rzecz, jak się to powszechnie rozumie, to jest mniej więcej tyle, co szczerość. Dotyczy twórcy. To znaczy, jeśli twórca jest szczery, jeżeli tworzy tak, jak mu serce czy tam inne wnętrzności dyktują, no to się mówi, że ten utwór jest prawdą artystyczną. Tak jest powszechne mniemanie, więc może tak to pana jakoś to usatysfakcjonuje. To z naszą prawdą niewiele. Może na zakończenie, ponieważ to też wyczuwam, że być może obie strony chciałyby jakieś takie jedno zdanie wieńczące, jest to może tak jak wyrażenie ostatniej woli przez skazanego, ale wieńczące tę debatę, więc po minucie w takim razie proszę, byście panowie powiedzieli, wtedy my wam podziękujemy. Brawa. Powiedziałbym tak, że bardziej mi opowiada hasło prawda nas krępuje niż prawda nas wyzwoli. Natomiast ja zdanie może być złożone, prawda? Może tak. Być złożone. Byle trwało minutę. No ale profesor Woleński nie. Oddał trochę czasu. To może to... Proszę bardzo. Zwłaszcza, że on jest bohaterem mojej wypowiedzi. Otóż proszę państwa, tak się złożyło, że przed, nie chcę już powiedzieć iloma, ale wieloma laty, profesor Woleński uczestniczył w kolokwium habilitacyjnym jako recenzent mojej pracy habilitacyjnej, która dotyczyła głównie pojęcia rozumienia. No i niektórzy z państwa zapewne wiedzą, że w czasie tego kolokwium, stąd nazwa zresztą, zadaje się pytania, no i pierwsi do tego mają prawo recenzenci. No, może niektórzy z państwa wiedzą, że w każdym razie w tym okresie dominowali tam w ośrodku warszawskim historycy, to znaczy tacy rasowi, nie tacy jak ja, którzy tam na marginesie uprawiają historię filozofii, i wszystkie pytania dotyczyły spraw historycznych. No i kiedy przyszło do profesora Woleńskiego, to sobie pomyślałem, no wreszcie będzie jakieś pytanie dotyczące meritum, bo ja nie pisałem historii rozumienia, tylko analizowałem to pojęcie. I proszę sobie wyobrazić, jakie pytanie mi zadał profesor Woleński. Żebym przedstawił historyczną ewolucję pojęcia prawdy. No ja muszę powiedzieć, że się zamurowało i jedyna myśl, która mi przyszła wtedy do głowy, Brutusie i ty przeciwko mnie. Na szczęście profesor Woleński jest znany z tego, że jeżeli chodzi w każdym razie o te sprawy nasze wewnętrzne, fachowe, nie mówię o jego wystąpieniach politycznych, to jest raczej łagodny jak baranek i jakoś przyjął moją na ten temat wielce niedoskonałą. To jest zakończenie. Dziękujemy państwu.